I tak się zaczęło. Proste, acz imponujące, a mówiliście o tym, że waszym marzeniem jest, było zagrać koncert, było poczuć na szcząskę tej emocji, to powiedzcie mi, czy, bo to są pozytywne emocje, ale są też negatywne, czy odczuwacie stres? Leci intro i wiecie, że zaraz macie wyjść, czy obawiacie się tego, jak wypadniecie? Czy też jednak naturalnie staracie się na tym panować? To zależy. Oczywiście... No nie mogę się tutaj za każdego wypowiadać, ale jeśli już chodzi o teraz, już po paru koncertach pierwszych, to już tego stresu aż takiego nie ma. Jeśli chodzi o samo, powiedzmy, wyjście na tę scenę. A ja na przykład bardziej się stresuję taką stroną czysto organizacyjną, tak? Czy dojedziemy na miejsce na czas, czy wszystko zadziała na czas, czy nie wiem, na przykład perkusja się nie wywali nagle, czy nagle jakiś odsłuch nie przestanie działać, to raczej w tę stronę mam największy stres. Bo wiadomo, że takim najbardziej stresującym momentem to był pierwszy koncert. Pierwszy koncert zagraliśmy w tym składzie chyba w, żebym nie przekłamał, jakoś w lipcu, 4 lipca rok temu w Metal Cave'ie. Tak, i ja wtedy miałem po prostu miękkie nogi, tak? Zimne poty, miękkie nogi i w ogóle Matko Boska, co tu się zaraz stanie. Pierwszy kawałek pamiętam, że ja zapomniałem, jak grać. Ja praktycznie oddałem się tak naprawdę, pamięć mnie. Mnie już wtedy po prostu prowadziły palce same. Ja nie myślałem nad tym, co wtedy robiłem, nie myślałem nad tym, co w ogóle się dzieje. A tam dopiero może odzyskałem taką przytomność przy trzecim kawałku. Ale później jeszcze każdy kolejny koncert to już był taki mniejszy stres o to, żeby wyjść, a właśnie o to, żeby jednak to zadziałało po prostu tak, jak ma to zadziałać na papierze. Ja to się, szczerze mówiąc, znacznie bardziej stresuję, kiedy ćwiczę w domu, niż na koncercie, z prostego względu, że interakcja z publiką i krzyczenie przed ludźmi daje mi tak dużą adrenalinę, że po prostu nawet nie myślę o tym, żeby się stresować. Po prostu jakby I'm going with the flow. A w domu, kiedy tego nie mam, to znacznie mniej komfortowo się czuję, paradoksalnie. Pomijając oczywiście pierwszy koncert, bo tam wiadomo, no bardzo się stresowaliśmy wszyscy, mi się wydaje. Ale teraz już dochodzi nawet do tego, że jak raz na koncercie zapomniałem tekstu, praktycznie całego, jednego kawałka, którego nie graliśmy od kilku koncertów, to całego zafreestylowałem i w ogóle nie stresowałem się przy tym, po prostu szedłem dalej. No, ja bym się podpiął pod to, co Kamil mówił. Znaczy, no, słowo w słowo praktycznie. Na początku miękkie nogi. Jak 10 koncert mija, to szczerze wchodzimy na tą scenę w ogóle bez żadnego problemu, nie? To jest takie zupełnie na luzie. Raczej, bo mam nadzieję, że to wszystko się uda, że ludzie będą się bawić. Tak, to nie mam też jakichś większych oczekiwań. Po prostu wchodzimy, gramy swoje. Zawsze jest trochę ten problem z organizacją, czy wszystko się uda, czy coś nie dojdzie na czas. Wiadomo, to na przykład perkusja zdąży, to jest często... To jest najważniejsze po prostu. Tyle. Czasami może jak nowy traczek wejdzie do setła, jest się czym stresować. Ale ale to po prostu, no wiadomo, gramy nowe, musimy się paru rzeczy nauczyć. Tak to leci.